Cześć, to jest kolejna pięciominutówka, minutówka, więc w pięć minut postaram się w miarę sprawnie powiedzieć coś. Mam nadzieję, że dla was inspirującego. Pięć minut to nie dużo czasu, ale dzisiaj temat krótki, bo będę mówił o kamieniu. Z jakiegoś powodu Ewangelie bardzo interesują się kamieniem, który został zatoczony, żeby zamknąć grób, w którym pochowano Jezusa. Począł wersję, pomyślimy troszkę o kamieniu. Z jakiegoś powodu ewangelie wspominają o tym szczególe pogrzebowym, że kiedy Jezus już został pochowany w grobie, to zatoczono kamień. Ewangelista Marek dopowiada: Wielki kamień, że to nie był jakiś banał, ale wielki kamień, przykryto nim wejście do grobu. Kobiety, kiedy szły namaścić ciało Jezusa, całą drogę zastanawiały się, kto im odsunie ten kamień. Więc ten kamień jest takim symbolem czegoś, co ma Zamknąć dzieło Jezusa i uniemożliwić Mu powrót do żywych. I wiecie, kiedy czytam o tym kamieniu, to mam taką myśl, którą chcę się z Wami podzielić. Pewnego dnia każdy kamień zostanie odwalony. Każdy kamień, nieważne jak byłby ciężki, pewnego dnia zostanie odwalony. My w naszym życiu nieraz wyczekujemy Bożej interwencji, wyczekujemy Bożej pomocy i mamy wrażenie, że okoliczności czasami są niesprzyjające. Nie wiem, ktoś marzy o tym, żeby jakoś zrealizować swój plan na życie i to uzależnia od tego, czy dostanie się na studia, czy nie, że spełni te marzenia albo nie i nagle nie dostaje się, nie zdobywa wystarczającej ilości punktów i ma wrażenie, że nad jego marzeniami zatoczono kamień. Ale... Pan Bóg chce nas błogosławić, i nie ma takiego kamienia, który mógłby zatrzymać Jego pragnienie. Z jakiegoś powodu, może nie te studia, ale inne, z jakiegoś powodu, może nie teraz, tylko trochę później, ale chciałbym, żebyśmy tak pomyśleli, że jeżeli rzeczywiście w naszym życiu oczekujemy, że Boże dzieło będzie się działo, i chyba tak to powinienem powiedzieć, jeżeli oczekujemy, że rzeczywiście Pan Bóg nas poprowadzi, to nie ma takich kamieni, których On nie mógłby odsunąć, i nie wszystkie odsuwane są od razu. Ale to nigdy nie zatrzymuje Bożego działania. I chyba to jest ta historia, że nie ma takich okoliczności, które by mogły zatrzymać Boże działanie. Więc nawet kiedy jesteśmy zatrzymani, nawet jeśli nas zatrzymują pewne kamienie, to one nie zatrzymują Bożego działania w naszym życiu. Nam może się wydawać, że Pan Bóg prowadził nas w innym kierunku, że Pan Bóg prowadził nas do innego momentu, ale jeśli On chce zmartwychwstać, to zmartwychwstanie i nie zatrzymał Go kamień. Jeżeli coś, coś chce zrealizować Pan Bóg w twoim życiu, jeżeli chce poprowadzić Cię w jakieś miejsce, to nie zatrzymają go okoliczności, tylko dlatego, że. Dostałeś nie tę pracę, o którą się modliłeś, czy dostałeś się na nie te studia, o które, na których marzyłeś. Ale Bóg realizuje swoją wolę, swój plan i nie ma takiego kamienia, którego nie mógłby odsunąć. Można powiedzieć tak, nie istnieje tak ciężki kamień, który nie, pewnego dnia nie mógłby zostać odwalony. Dla mnie w tym jest dużo pociechy. Wiele rzeczy w moim życiu nie dzieje się po mojej myśli i mam wrażenie, że życie zatacza ciężki kamień, żeby zamknąć. Pewne moje plany albo marzenia w grobie. Ale myślę sobie, okej, okay, jeżeli ten kamień tam jest, to znaczy, że Bóg go nie usuwa, to znaczy, że on tam ma być. Bo Bożego działania nie zatrzyma żaden kamień i żadne okoliczności nie zatrzymają tego, co Pan Bóg czyni w naszym życiu, tego, co czyni w świecie, tego, w jaki sposób chce działać, być uwielbiony i prowadzić nas też swoimi ścieżkami. Także o tym pamiętajcie, nie istnieje taki kamień, który mógłby zatrzymać Boże działanie w Twoim życiu. I pewnego dnia każdy kamień zostanie odwalony. Dobrego dnia. A jeszcze mi została chwila czasu. Widzę tutaj na zegarku. Gorące podziękowania dla Was to, za to, że to oglądacie. Proszę, lajkujcie, proszę, subskrybujcie, proszę udostępniajcie, bo w ten sposób pomagamy rozprzestrzeniać się Ewangelii. A ona jest za piękna, żeby ją przemilczeć. Trzymajcie się.